Witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpi, witam was w 18 odcinku z Assassin's Creed Unity. I wyszło tak jak wyszło, nagram dla was jeszcze dzisiaj odcinek, może dwa. Takie na zapas, może mam was 5 odcinków zapasowych. Wiem, ciężko w to uwierzyć, ale jakoś to idzie. Aha, i tutaj jest właśnie ten pokój dziedzictwa, czyli no poczynając od odzienia Altaira, Ezia, Honora, no aż po Edwarda, czyli mamy jakby to powiedzieć czterech przebojowych, najbardziej przebojowych asasynów. Tutaj mamy jakieś pustki, tu jakiś, nie wiem, osiągnij szósty poziom na swoim profilu nowicjusza. Aha, znajdź odpowiednią skrzynię nowicjusza w Paryżu. Aha, brzmi wyzywająco. Ewokowywane przez rozgrywanie misji dla pojedynczego gracza. Nie powinno być problemu, myślę. Sekwencje to też nie będzie problemu, czyli to będzie pewnie to odzienie mistrza tego, asasynów chyba. Tutaj zdobyć zbroję Tomasa de Carten, to zbrojowy. Aha. Ale fajnie, jest piwnica, jest parter, jest pierwsze piętro i jest strych. No, takiej rozbudowy to jeszcze, powiem wam, nie było do tej pory. Ale też fajnie by było, jakby on w tym pomieszczeniu zdejmował kaptur. Naprawdę, to by wyglądało już naprawdę pro. Szkoda, że nie mogę sobie tak zejść. Trochę mnie to boli. Ale trudno się mówi. Wychodzimy z naszego strychu. Ho, jak sobie on zjechał z tej drabiny, tego, no tego to już w ogóle nie było. Naprawdę. No on tu ma skilla, trzeba przyznać. No ja chciałem zejść, ale okej. No, ja bym jeszcze to miejsce sprawdził, jeśli można. Nie, on raczej tego nie sprawdzi za bardzo. No szkoda wielka. Aha, to jest chyba kratka, nie? No, są kratki. Po prostu tak mi się to zmywa z dziurą, że po prostu myślałem, że tam można wpaść. Dobra. Ja sobie tak myślę, że można znowu zacząć kolejną misję. I to misję dotyczącą właśnie Cafe Teatre. Ale chcę jeszcze sprawdzić, czy nie dostałem jakiegoś przychodu. Czy jakiś hajsy mnie wpadły. Dlaczego, jakim prawem mi tu siedzisz? W ogóle pozwoliłem ci? Kurde, kanalio. Dobra, za 16 minut będą przychody. Pozwolę sobie wydać 5000 na górne piętra, tak. Wiem, wydaję teraz kasę na właśnie na te rzeczy, ale właśnie one są istotne, bo wtedy będziemy mieli większe przychody i to działa. Więc, no, we found something in the attic during the renovation. You may wish to go upstairs and have a look. Coś tam jest. Aż sprawdzę za chwilę. No świetnie, no cieszę się, cholera, ale muszę sprawdzić, bo coś tam jest. Muszę się wrócić na górę. Teraz jak wejdę na górę. Kurde, są schody na górę. No, ja się już tutaj oswoję z tą moją kryjówką na tyle, żebym nie musiał się już poruszać bez problemów najmniejszych. I tu coś jest, bo tutaj właśnie mi kascenka pokazała, że coś tu odblokowałem. A co to jest w takim razie? Aha, o, mamy zejście do pokoju Arno. Nieźle, szczerze przyznam, nieźle. Taki bonusowy skrót. No za te 5000, no to chyba warte, nie? Dobra. Tu są właśnie te nasze
pierdoły eksploracyjne. Nie będzie ukrywać rangi, niech sobie ona będzie. No dobrze, to może my zaczniemy w końcu tą misję, bo chyba jej nigdy nie zrobimy. Czekaj, powalimy złodzieja. Co mi tu stąpasz po mojej dzielni? Jeszcze przed moim domem, gnoju. Wąt stąd. I żebyśmy się już tu więcej nie pokazywali. Dobra, misja jest pod ziemią. Ale nie, my mamy tą podziemną. Poboczną do zrobienia. Za 1400, poziom trudności dla nas jest odpowiedni. Aha. Okej. The Queen's dresser, Rose Bertin, agreed to make new costumes for the theater. But it seems her royal past wasn't enough to spare her the attentions of radicals. Les actes des apôtres vandalized her shop, and now Rose is nowhere to be found. Go to the Marais and see what you can find out. I'm worried about her. No to trzeba ją odnaleźć. Ile mamy? O! Niedaleko. Będzie git. 200 metrów to nie jest jeszcze problem dla nas taki duży, ale będzie nowa dzielnica do odkrycia. Więc punkt widokowy przydałoby się też nieco odświeżyć. What? Arno! Ty mnie przerażasz. Ty mnie powoli już zaczynasz przerażać tymi swoimi sztuczkami. Fucking serious, naprawdę. O, prawie się wyjebał, ale żyje. Już jesteśmy bardzo bliziutko. Bonjour, citoyen. Bonjour, bonjour, chyba sobie kupił ciebie ammo, bo wiesz, taka sytuacja. Nawet na tyle ci już nie stać. Orzesz w pyta. Da się tu kogoś okraść? Ja, to już my jesteśmy tacy biedni? Kiepsko. O, takiego triku jeszcze nie widziałem. Nieźle. Arno tu się rozbija. No, puść mnie do cholery. Zaraz sobie kupimy wszystko, ale już jesteśmy biedni w cholerę. Dobra. A teraz sobie idę uzupełnić amunicję i tak dalej. Jest. Taka bieda już nas musiała zaatakować. No, 4 livry nam zostały. Bieda w cholerę. Ale zarobimy na tym 1400, na tej jednej misji. A ona na pewno nie będzie taka prościutka już. Zobaczymy, co to będzie z tej misji. Mam nadzieję, że to nie będzie byle jaka misja. Już niedaleko. Zmij się. Gdzieś się da tu wejść. Kurde, puść mnie. Dobra, tylko teraz jak tu przejść? Najlepiej dachami. Kuźwa, ja mówię dachami, a ten nie wiem co on odwala. Armo. No, jak ma być? Dachami. Ja nie wiem. Okej. Oho. Czyli z tą osobą mamy do pomówienia, tylko no, trzeba ją jakby jakoś uwolnić. Tu mamy kokardę, którą wziął. Z chęcią i przy okazji zabił tego gnoja. Dobra. Oblukamy, co on tu ma. I warto by było się tu skradać. Kolejski lochan, czy mnie się tylko zdaje? Za skrzynią, o! Tą skrzynię bym oblukał też. Nie wiem, czy ona nie będzie za trudna dla nas. A. Dobra, zabijamy go. Dobra. Nie idzie tu ktoś? Okej. Teraz spróbujemy ją okraść. Myślę, że to nie będzie problemu. Jest. Aj, no kurde. Jeszcze raz. No ej, no nie, ja tak się nie bawię.
Jezu, serio? Nas to wszystko połamie. No, dobra. Moment, moment. Dajcie mi tylko przeszukać. O, 1500, ładnie. Chcesz mnie bić? Ty gnoju. Nie ma. Ty gnoju. Czekaj, bo tamten jeszcze celnie ucieka. Nie wiem, czy go dogonię. Ale pewnie mi już nawiał. No, nawiał mi już. Dobra, trudno się mówi. Ale go możemy chyba z powietrza jeszcze ściągnąć. Dobra, poszło. O to mi chodziło mniej więcej. Ale fajnie, tej skrzyni zarobiłem trochę. Już nie jestem biedny, a jeszcze jak wykonam tą misję, to mi się nieco zwróci. To moment. A, ładny naskok. Nie ma co. Rini, mało was. O, zdążyłem go zabić. Miło. Tu jeszcze jedna osoba jest. Czekaj. Już ja ci dam nauczkę. Raz cię pokażę. Zauważył mnie, co prawda. Czemu się zauważył? O lol, jak to wyszło? Ty! Przywalił! Taki jesteś. Właśnie już padasz w tej chwili. Co tu masz? Dobra, możesz dać wszystko co masz. Ja z tą pomówię pani. Tylko właśnie tu jeszcze miałem posprzątać pewne rzeczy, które niestety tutaj chyba też zawadzały po części. Wszystko, wszystko to wszystko. Jeszcze dzwon alarmowy. Tutaj mamy gdzieś. A, tutaj jest. Dobra. Git. Teraz mogę pomówić. Nie laguj, gro, okej? Madame Bertin, presume. Oh, you must be Charlotte's friend. I came here to recover my work from these scoundrels, but. Well. Say no more. Get yourself to safety. I'll deal with this. Merci. Nie ma za co. Dobra, i co teraz? Odzyskaj kostiumy. Aha, o, może przestępców powybijamy jeszcze po drodze. O, wspinasz się po róże, jak miło. Żeby tylko nie wytrysła woda. Okej, pięknie. Już mam od razu po drodze kostium. Le ciel soit sur vous. Tous mes remerciements. Drogi. Come here. C'est ah, jak przez głowę poszło. Przez główkę poszło ładnie. Headshot soczysty. Jak się łeb wykrwawił. Czekaj, albo mi się wydaje, albo mu się kula wbiła w między policzki albo coś. Tu kolejny strzelec widzę. Trzeba się pozbyć. Tak być nie może. Dobra, tam mamy kostkę. I jakby to zrobić jeszcze. Tam jeszcze jeden strzelec. Jak widać. Boom! Headshot! Jakby to Caitlinka powiedziała w lolu. Dobra, ale teraz tak, tu mamy straże, wszędzie straże. No zabij go. Myślę, że możesz go z powietrza zabić. Czekaj. Sięgnie chyba, nie? Kurde, musiał nas wykryć. Czekaj, gdzieś
tam złodzieja widziałem. Ono tu! Ono tu! Nie ma, nie ma. Nie ma tak łatwo. Czekaj, chyba będziemy musieli go jakoś zabić. Why the rush? I love to kick the shit out of your body. Też zaraz, żebyś dostał z powietrza. O, łapie. Mi nie płacz. Dobra. Pięknie. No, przeszukamy tą skrzyneczkę. Zaraz następna będzie. No i ładnie. Dawać kostiumy. Ścieło na chwilę. Teraz pójdziemy może na górę. Tak, żeby to fajnie wyglądało. Dobra, czyli tam jest nasz kolejny cel. A to oknem będziemy. Słuchaj! Naprawdę. Te drzewa są tak zrobione, jakby to było z Black Flaga albo trójki nawet. Albo nie wiem z której części, ale tak szczerze mówię. I... Nie, myślałem, że jest jeszcze piętro wyżej, ale okej. Okej. Już jesteśmy niedaleko kolejnego kostiumu. O, można zrobić skok wiary. Ładnie. Dobra. Sprawdzimy tylko jeszcze resztę wrogów. Ano to. Pokażę ci coś ciekawego. Tylko jeśli tu podejdziesz, to czeka ci naprawdę ostra nagroda. Sorry. Chyba cię pogrzało. To już ciemne ciałko było. No wiem, że obszar jest zastrzeżony, ale musisz mi się tym chwalić. O, 50. Co mamy? Pewnie kolejny kostium. Przedostatni. Dokładnie. O, przestępców mamy do wybicia. Słyszę gdzieś skrzynię. Na górze. Ale wolałbym przestępcę zabić. Bo skrzynię nie zając. A taki przestępca to, wiecie, robi sporo szumu. Raz go złapiemy. No dogonię, dogonię go jeszcze, dogonię. Pięknie. Teraz go tylko na serio dogonić. I już mi uciekł, nie? Pewnie uciekł. Taki bo. Dobra. No to teraz tylko warto się tym kostiumem rozglądać. Na niczym innym. O kurde, ale żeby zleciał. Co to było? Kurde. Jak bardzo się muszą zabijać. Kto znowu? Kolejny uciekający. Chcecie, żeby... Nie chcą, żeby mój czas został zmarnowany na pierdoły. Dobra, już niedaleko. Niedaleko. Doskoczysz tam. Kurde, nawet nie chcę, żeby mi znowu uciekł, bo go muszę złapać. Dobra, no najlepiej zeskocz, tak? Będzie... O, dzięki czemu go jeszcze złapiemy. No, i pokopać.
się. Bert! Garde! Ici, vite! Dobra. Okej. Już w końcu mogę iść tam, nie? Myślę, że to będzie problemu dla mnie. Skoczność to podstawa. Jaka małpa, no już muszę to tak powiedzieć, typowa małpa. Mamy strzelca, którego moglibyśmy... Łok. Teraz go za. Dobra. Szybko bierz ten kostium. Now then, how the hell do I get all this back to the theater? Dobre pytanie. To najpierw byś musiał uciec z tego właśnie otoczenia. Jakbyś mógł. Dobra, można chyba już tam iść. O, dużo. Dużo tu mają tych hajsów. Dobra. Bierzemy, uciekamy. Ładnie, to sianka. Tak cię uczono. Dobra. O, szybko. Koniec. Nieźle. Okej, dajemy jeszcze ocenę. I kończymy tutaj misję. Ile mamy hajsów? No, 3,5K. No to nam się zwróciło nieźle. Żeśmy jeszcze jedną skrzynię tam otworzyli. Dla przykładu. O, sorry. Może tak. Tak, patrzę. Jeszcze sporo rzeczy mamy do... aktualnienia, już tym bardziej zrobienia. Skoro tak, tu nic nie ma. Tam też nic nie ma. To są tylko te rzeczy, ale to wiecie, można bić rekordy w nieskończoność. To można. Jest jeszcze jedna misja? Ja wiem, nie wykończycie z tymi misjami w kafe teatrę. Ale no, zrobimy, no. Wszystko. O co ty do nas poproszą, to zrobimy, spokojnie. O, proszę się starczy zabić. Chodź. Nie ma za co, nie ma za co. Chodź stąd. Jeśli można. Dobra, teraz jak stąd wrzucę. Jest, ok. Czy nasza droga jest. Na szczęście, w samą porę. Dobra, jeszcze może poświęcimy tam parę minut na jeszcze jedną misję. Jak damy radę, mam nadzieję. Kurde, musi tak przycinać. Tak, czyli są jednostki, gdzie muszą lagować, koniecznie. Inaczej, no kurde, gra by chodziła zbyt idealnie. Dobra. No i chyba to jest ta ostatnia misja. Znaczy przedostatnia misja w kafe teatrze. No jeszcze trzeba mieć tam 15K. Poziom trudności chyba już jest za duży. Sobie musimy odpuścić. Tak, niestety. Lepiej to robić tak, żebyśmy mieli na tyle po prostu zdolności. Bo jak przesadzimy, no to będzie krucho z nami inaczej. No to... nic innego nam nie pozostaje jak misja fabularna, ale jeszcze hajsy trzeba odebrać. Tutaj niestety nas wzywają, więc niestety, niestety, wręcz przeciwnie. O kasę się trzeba ubiec. Kobieta przyszła pierwsza. Dobrze. Trzy stówy mamy do odebrania. Okejka, prawie cztery. Carry on then.
czymś tam pieprzyli, ale jakoś mnie to. Good morning, monsieur. Dzień dobry, dzień dobry. Teraz tak. Gdzie ta misja? Fabularna, pewnie trzeba szukać piwnicy. A żebym ja znalazł tą piwnicę, to ja muszę być genialny. O. To all the friends of the Cordelier Club. They are pleased to announce a special evening of political debate with several very distinguished speakers taking part. Drop by the convent, join the discussion. The Constituent Assembly has rebuffed Pope Pius, pressing him to desist in his interference with the reformation of the French Church. The will of the people is their first order of business. Co on myślał, że ja będę tego wszystkiego słuchał? Nie ma mowy. Dobra, to jest tu ta misja? Czy nie? What the fuck? Po co oni tak krzyczą? Dobra, no świetnie. Cieszę się, że to są te wszystkie misje. Tutaj jakaś rywalizacja, ale chyba stąd wyjdę jednak, bo tu nie widzę innego. Ty, jeszcze niżej można zejść. Patrzcie. Czy gdzieś tu serio jest misja? My jesteśmy na tyle głupi. Tu jest misja dla dla dwóch graczy. To miło, ale to jest dla nas. Okej, okay, to wchodzimy tam. No, jeszcze tam możemy zrobić tą misję fabularną. Jak na miarę naszych możliwości. Będzie pewnie cutscenka. A nie, jeszcze idziemy tu. Dzień dobry. Pewnie kupię. Dobra. A teraz z drogi. A zrobimy jeszcze tą misję, dlaczego by nie. Tylko zobaczymy, ile ona będzie trwać. Byle mniej długo. To co mamy? Ranga asasyna. O! Nam fajnie to wszystko pisze i kolejna ranga żołnierz. No to ładnie, to przyjmujemy, że... LOL! Już tak automatycznie? Nie ma odwrotu? To trzeba ją robić. Dzień dobry. Parishioners found a body in Notre Dame today. The wags are already calling him the penitent. I take it justice has been done? Not entirely. Sivert had an accomplice the night of Monsieur de Lassay's murder. He struck the killing blow. This raises troubling questions. What have you learned? He was working with a man called Le Roi des Thunes. The King of Beggars? Are you sure? You know him. Of him. The beggars pay him tribute. The man himself is a ghost. We've sent three assassins after him. The first two found no trace. The third never returned. I can find him. Sivert met with one of his lieutenants. I owe it to the memory of Monsieur de Lassay to uncover the truth. Perhaps you can at that. You've proved yourself a true assassin today. And a true assassin must have the proper tools. So the concealed blade and the smoke bombs were just what you had on hand then? The phantom blade. A modest little update from the traditional assassin's blade. Where you're going, you may not wish to get too close to your enemies. Now then, assassin, this council charges you to go to La Cour des Miracles. Find there the Templar agent, Le Roi des Thunes. Learn his secrets and bring him peace. Kolejnego zabijemy? To jest szybko. Nara, mokosie. Ha, ha, ha. I co, że od razu dostaliśmy misję? Czy po prostu była taka misja po prostu, żebyśmy dostali to? Fajnie. Nieźle. Nieźle. Naprawdę nieźle. Wszystko wygląda. Ale już mamy od razu misję? Aha, czyli dostaliśmy te ostrza. Dobrze, to wiecie co? Skończymy tu odcinek i może nagram jeszcze jeden taki w zapasie. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Ale fajnie, mamy już dwa ukryte ostrza. Widmowe ostrza, to są berserkerki. Tu jeszcze niestety są znaki zapytania, ale fajnie, wszystko naprawdę fajnie tu wygląda. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować, zasubskrybować i po prostu też stwierdzić, czy te widmowe ostrza są OP,
czy warto z nich korzystać? To mi napiszecie w komentarzu. Trzymajcie się, na razie. Yo, jedność. You are ready to fight.